Gdzie się mamy? Witam was wszystkich, weź środę. No pogoda jest taka sobie, my właśnie będziemy do Łodzi, mam tam ważną sprawę. Ale dzisiaj oglądajcie Making of Siak, bo okażemy wam sukienicę i Zakopana tuż przed finałem. Muzycznie Armia i zimowa opowieść, a także dzisiaj relacja z rozdawania medali, czyli gali, która odbyła się kilka dni temu, kiedy dziękowaliśmy ludziom za to, co zrobili dla fundacji. Pędzę, jest bardzo późno. Cześć. Bardzo się cieszę, że przyjechaliście dzisiaj do nas. Z okazji 20-lecia naszego grania chcielibyśmy wam uścisnąć dłoń, chcielibyśmy wam wręczyć nasze medale. Na mojej koszulce, bo może jeszcze o tym nie wiecie, jest suma, którą zebraliśmy, teraz uwaga szpanuje, ponad 50 milionów złotych, a więc to jest suma, którą zebraliśmy w tym roku podczas tegorocznego finału o godzinie 12. Przekazaliśmy wiadomość wszystkim stacjom telewizyjnym, dziennikarzom, a więc to nie chodzi o bicie rekordów, ale przekroczyliśmy trochę taką magiczną sumę 50 milionów, oprócz tego jeszcze aukcja Allegro, czyli te wszystkie pieniądze, które wspomagają działania orkiestry. Ale te pieniądze, te tutaj na mojej piersi, pomogą zrealizować wszystko to, o czym mówiliśmy, czyli kobiety w ciąży, chore na cukrzycę, ale także całe zakupy dla neonatologii, nowoczesne zakupy, które nie tylko będą trafiały do szpitali z najwyższej półki, tych z trzeciego stopnia, a także drugi stopień, pierwszy stopień. Ja bym teraz tylko chciał zaprosić na scenę zarząd, a więc moją żonę Lidię oraz Piotra i Danka, bo to zaczniemy od pokazania wam, że nie jestem sam. Jeżeli będzie jakaś wtopa, to nie jestem sam. No, chodź ty do mnie. Jest tutaj jeszcze Piotr. I jest Danek. I zobaczcie, teraz możecie zobaczyć, że wyglądamy tak samo jak 20 lat temu. To ja wam bardzo dziękuję, ponieważ to jest ten nasz skład, który decyduje, który wymyśla, który później musi to też wszystko przetrawić, przemyśleć, podjąć wszelkiego rodzaju decyzje. Ludzie lubią dziękować jakby w moją stronę. Jurek, o, dziękuję ci za to. Proszę państwa, nie mam z tym prawie nic wspólnego, to znaczy wiem, co się dzieje, ale to właśnie moja żona zna wszystkie szpitale, wie jak rozmawiać, wie do kogo zadzwonić i cały dział medyczny fundacji, bo będziemy o tych działach mówili, jakby na tym wszystkim panuje. Chciałbym teraz na wasze ręce, proszę bardzo, wręczyć nasze medale. To jest nasz medal, przepiękny medal 20-lecia. Srebro sterlingowe tak zwane, najwyższej próby. A więc mamy tutaj nasz kosmos, to jest to, o czym mówimy, ta przyszłość, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a z drugiej strony także nasza Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i po raz pierwszy zespół, który gdzieś z jakiejś książki ściągnąłem, zamieniliśmy na nas. A więc siedzi tutaj gdzieś Badi, gdzieś jest Krzysio, Dobiec, jestem gdzieś ja nawet i to wszystko jest w medalu. Te medale dzisiaj będziemy wam wręczali, ja dzisiaj wręczam wam. Dziękuję bardzo, pani kierowniczko. Miało tego nie być, Jurek. To wszystko słychać, co mówisz do mnie. Piotrze, proszę bardzo. A tutaj, żeby tak, żeby potem nikt nie myślał, co to... Daj buziaka. Dziękuję bardzo. A to dla ciebie. A to dla ciebie. Bardzo cię proszę. To ja bardzo cię... O, wreszcie ja też coś dostałem. A w tych niebieskich pudełeczkach także będziemy państwu wręczali za to, że znaleźliście dla nas dzisiaj czas. Mamy dla was po 2 złote, żeby potem nie było, że straciłem cały czwartek. Piątek, tak? Nie, czwartek, dzisiaj czwartek. 2 złote dla was też, ale to nasze 2 złote. Piękne z gitarą. Wybite też przez Narodowy Bank Polski podjął decyzję. Mienica Polska wybiła najpiękniejszą monetę, jaka może być. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. To była część oficjalna z zarządem. Proszę państwa, żeby to było sprawne, żeby to było zrobione jak najlepiej, to będziemy was tutaj zapraszali rzędami. Proszę państwa, nie wiem jak to zrobicie. Przez krzesła, obok krzeseł, ale jak ja będę wymieniał, to wy się zaczynacie już ruszać. Popłynąć gdzieś na koniec dnia, zatrzymać na chwilę czas, zobaczyć znów twoją twarz, dać ci poznać cały raj,
zostawić wszystko, uciec gdzieś, otworzyć serce, podnieść się, poznać wreszcie twoje prawdziwe ja, nie widzieć nic i poczuć dotyk dnia i cenić to, co dał nam czas. Jesteś gdzieś tu.